Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem z Gdańska psycholożka i executive coach Kasia Leszczyńska-Bohdan. Kasiu, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Kasiu, zdrowie psychiczne pracowników, fakty i mity. Jeżeli moglibyśmy po lewej stronie wymienić najważniejsze fakty, a potem porozmawiać troszkę o tym, jakie są mity związane z dzisiejszym zdrowiem psychicznym pracowników. Że to jest temat, o którym w ogóle ludzie chcą rozmawiać w firmach. Chcą rozmawiać, ale do pewnego momentu. W momencie, w którym się zrobi niewygodnie i zaczynają się prawdziwe dylematy, prawdziwe problemy, typu ktoś ma atak paniki i na przykład się nie odzywa, znika z przestrzeni firmowej, to bardzo często jest trudno takiej osoby dotrzeć. A rozmowa o tym na forum może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie, bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony trzeba dbać o zdrowie psychiczne, a z drugiej dbać też o tajemnice i prywatność, RODO i te kwestie. A kto miałby w firmach to robić tak naprawdę? Czy jest jakiś system, który może pomóc w identyfikacji zdrowia psychicznego, czy to jest w gestii pracownika, że ma gdzieś pójść, ale pójść gdzie? Do swojego menadżera? Myślę, że w dobrze poukładanych firmach, gdzie mamy zdrową strukturę, podejście do tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, czyli jesteśmy taką paczką emocji w środku i to, co nas otacza, to sobie w jakiś sposób interpretujemy i w związku z tym to też nam coś normalnie robi, to wtedy można rzeczywiście do swojego lidera, menedżera i powiedzieć: słuchaj, potrzebuję trochę przestrzeni na to, żeby odpocząć i wyzdrowieć. Ale są też inne firmy i mam nadzieję, że to już są obecnie w mniejszości, które cały czas cisną ludzi, żeby byli tymi szczurami w kołowrotku. Mam nadzieję, że tych będzie coraz mniej. Kasiu, w Gdańsku w trakcie InfoShare bardzo dużo mówi się o sztucznej inteligencji i wpływie na nasze funkcjonowanie, ale też jednym z tematów jest zagadnienie konfliktów w zespole i czy sztuczna inteligencja, czy AI jest w stanie temu zapobiec. Brzmi trochę jak science fiction. Bo to jest science fiction. Tak, no mamy narzędzia. One są mniej i bardziej przebadane. Ja dzisiaj na prezentacji mówiłam o tym, że owszem, są pewnego rodzaju rozwiązania, które działają, ale bardzo niewielki odsetek tych rozwiązań, które zostały stworzone, były przebadane i stworzone z udziałem ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, z psychologami, terapeutami, psychiatrami, coachami. I to rodzi pewnego rodzaju pytanie, czy rzeczywiście te narzędzia są skuteczne i czy w długofalowym dyskursie nie zrobią nam większej krzywdy, zawierzając to, że będziemy korzystali z sztucznej inteligencji, w aplikacji, którą sobie mamy zainstalowaną w telefonie i na przykład rozmawiamy sobie z jakimś botem. To wszystko wygląda pięknie, natomiast na samym końcu nie obędziemy się bez kontaktu z tworem białkowym, czyli specjalistą, który może nam pomóc. I teraz, do czego możemy wykorzystać te aplikacje? One mogą monitorować jakieś nasze sygnały, które my damy im do nauki. Mogą też analizować te dane według jakichś parametrów, ale nie zastąpią nam diagnozy, nie zastąpią nam kontaktu empatycznego z drugim człowiekiem i nie podejmą decyzji co do kierunku leczenia, czy powinniśmy na przykład tylko receptę, czy może jednak warto skonsultować się i zostać na oddziale szpitalnym. AI jest
tak jak dla matematyków kalkulatorem, z których korzystają, tak my też będziemy z tego korzystać, ale na ten moment jest to dosyć, bym powiedziała, ograniczone. Kiedy ewentualnie to ograniczenie może zostać zniesione? No bo sztuczna inteligencja, jaką dzisiaj my znamy, która funkcjonuje wokół nas, to jest inteligencja, która wie, ile jej pozwoliły, żeby wiedziała. Bazuje na algorytmach, które sami jako ludzie jej wprowadzamy. A więc odpowiedź, którą wypluje, nawet przy diagnozie, jest jakimś prawdopodobieństwem, które zgodnie z algorytmem może przypisać, czy ktoś jest konfliktowy, czy na przykład nie jest konfliktowy, tak? A czy ludzie z czasem nie nauczą się na przykład poszukiwać też aplikacji, znając system działania i algorytm? Jak sztuczna inteligencja, nie wchodząc w szczegóły, w jaki sposób jest uczona, bo są od tego specjaliści. Ja się nie czuję ekspertem od AI, ja też żeby było jasne. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, żeby, że jak są aplikacje, na przykład tworzy się awatar, ona jest właśnie tak jak karmiona tymi wszystkimi produktami, które my sami tam dodamy. I jeśli osoba na przykład, która daje swoje dane, jest gdzieś w spektrum albo ma problemy natury psychicznej, typu jakieś zaburzenia, depresja, to ta postać, która jest wirtualna, jej pryncypium jest w jakiś sposób dopasowanie się do użytkownika, czyli może wręcz pogłębiać objawy, bo ona będzie odzwierciedlać tą komunikację w podobny sposób. I tutaj się rodzi duży znak zapytania i ryzyko, żebyśmy nie nauczyli tej sztucznej inteligencji robienia nam krzywdy. A jest to możliwe. Kasiu, kończąc, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, która mnie osobiście intryguje. Work-life balance to jest taki temat od lat doskonale wszystkim znany, wielokrotnie podkreślany. Warzywne wtorki w firmach, teraz mamy do tego jeszcze pracę hybrydową, to jest wszystko piękne. Jak to się ma do rzeczywistości korporacyjnej? Czy ten work-life balance jest możliwy do osiągnięcia w pracy, w korporacji, ale tak szczerze, nie z papieru i z tego, co nam dział HR-ów obiecuje? To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast nie wiem, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo nigdy nie pracowałam w korporacji i nie mam tego doświadczenia korporacyjnego. Jedyne, co opowiem moich znajomych, to praca hybrydowa trochę nam dała tego, nazwijmy to, balansu. Ja w ogóle szczerze mówiąc nie wierzę w work-life balance, tylko to jest balancing i to jest zawsze odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest w tym momencie priorytetem. A moja osobista preferencja i moje zdrowie priorytetem jest zawsze. I czy to działa w korporacjach? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że te narzędzia, które w tym momencie trzeba zróżnić rozwiązania z sztuczną inteligencją, które są zaimplementowane i rozwiązania, które mają, powiedzmy, monitorować, czy towarzyszyć, czy podpowiadać jakieś elementy związane ze zdrowiem psychicznym. Takie coś istnieje. I niektóre z nich całkiem nieźle sobie radzą. To jeśli jest mądry HR i potrafi z tego korzystać, to będzie edukował ludzi, będzie edukował board, zarząd do tego, żeby dawali tą przestrzeń, bo jest stare powiedzenie, że ryba psuje się od głowy i to jest przykład z góry, to tak będzie działo się coraz mniej. I też zależy od miasta, od tego, kto na danym miejscu pełni te najważniejsze funkcje. Jeśli on da przestrzeń na to, żeby dbać o work-life balance, to potem się będzie działo. Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Możemy się chyba zgodzić w podsumowaniu, że zdrowie psychiczne to jest to, na czym nam powinno bardziej zależeć. Jeżeli to oznacza asertywność, to zachęcamy też do asertywności, bo sztuka mówienia nie jest elementem dbania o własne zdrowie psychiczne. Zwłaszcza w środowiskach nie tylko korporacyjnych, ale w codziennym zawodowej naszej pracy. Moim Państwa gościem Katarzyna Leszczyńska-Bohdan, psycholożka, executive coach z Gdańska w trakcie konferencji InfoShare dla Państwa. Nowak. Dziękuję bardzo.
Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,